Hej, witam Cię serdecznie na podsumowaniu piątkowej, ostatniej sesji w tym tygodniu. Zerkniemy, jak tam oczywiście rynki zagraniczne zareagowały na to, co się wydarzyło pod kątem najważniejszych danych na początku miesiąca, które publikują się w Stanach, czyli NFP. Zobaczymy oczywiście, jak pracują rynki światowe, jak rynek krypto się zachowuje i tradycyjnie dokonamy podsumowania polskiej giełdy, a dzisiaj naprawdę działo się co niemiara emocji, było sporo, nie jeden Pampers dzisiaj się wypełnił, tym bardziej warto zobaczyć i co ciekawego tam dzisiaj rynek nam wszystkim zafundował. Jeżeli zostajesz ze mną, pamiętaj oczywiście o formie podziękowania, wrzuć łapę w górę i komentarz, a dla wszystkich nowych widzów, których tematyka zainteresuje, zapraszam do subskrypcji i dzwoneczka, aby pozostać ze mną na dłużej. Troszkę informacji, nie jest z nich zbyt dużo, dzisiaj już piątek, jeżeli masz jakieś fajne, ciekawe newsy, to oczywiście wrzuć je w komentarz i daj znać w komentarzu, jak widzisz rynek już w kolejnym tygodniu sierpnia po weekendzie, a wiemy, że te weekendy, no nie jednokrotnie były zaskakujące, ale zobaczymy, czy w okresie letnim może tak naprawdę coś niespodziewanego na rynek napłynąć. Lecimy od informacji. Dane z amerykańskiego rynku pracy tym razem nie zaskoczyły. W lipcu gospodarka Stanów Zjednoczonych odzyskała kolejne miejsca pracy utracone podczas wiosennego lockdownu, jednakże amerykański rynek pracy wciąż jest daleki od formy sprzed szkodnikowego kryzysu. Liczba etatów w sektorach pozarolniczych w lipcu była o 1,76 miliona większa niż w czerwcu, poinformowało Rządowe Biuro Statystyki Pracy. W czerwcu amerykańskiej gospodarce przybyło rekordowo 4,8 miliona etatów, a w maju listy płac wydłużyły się o ponad 2,7 miliona pozycji. Zerknijmy sobie, jak to wygląda właśnie już finalnie na wynikach. Tutaj mamy te wyniki. Widzimy, że stopa bezrobocia w prognozie było w okolicach 10,5%, poprzednio ponad 11%, a teraz mamy 10,2%, czyli korzystne oczywiście wyniki. Zmiana również tutaj jest na zielono, jeżeli chodzi o to, co się w NFP wydarzyło. Rynki oczywiście na to zareagowały, szczególnie jak ktoś rozgrywa szybkie rynki, czyli indeksy. To tutaj widzieliśmy te dynamiczne również jazdy w obie strony i zaraz zerkniemy, jak to wygląda na rynku światowym, a tymczasem lecimy dalej. TikTok i WeChat na celowniku Trumpa. Prezydent Donald Trump podpisał w czwartek rozporządzenie, zgodnie z którym transakcje i umowy z właścicielką popularnej aplikacji internetowej TikTok, chińską firmą ByteDance, stają się nielegalne. Rozporządzenie zacznie obowiązywać za 45 dni, czyli cały czas tutaj starcie USA kontra Chiny tutaj ma miejsce. I lecimy dalej. Duża domówka w Los Angeles grozi odcięciem prądu. To jaką ciekawostkę Ci pokazuje. Burmistrz Los Angeles ogłosił, że od piątku władze miejskie będą mogły odcinać wodę i prąd w mieszkaniach, w których odbywają się tłumne imprezy. Niektóre mieszkania stały się w zasadzie klubami nocnymi, ocenił szef władz miejskich. Dosyć ciekawa sprawa. I lecimy dalej. Sasin. Nie będzie powrotu do powszechnego lockdownu. Z powodu szkodnika działania wspierające przedsiębiorców, ochrona miejsc pracy, by nie wróciła plaga bezrobocia, będą kontynuowane, zapewnił w piątek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że nie ma mowy o tym, by wrócić do powszechnego lockdownu. No. Oby tak oczywiście było. I lecimy dalej. Przez szkodnika i inflację Polacy zaciskają pasa. Niemal 4 na 5 Polaków odczuwa wzrost cen, a ponad połowa ma większe problemy z codziennymi wydatkami niż przed pandemią, informuje BIK, informuje Monitor. Inflacja, skutki lockdownu oraz szkodnik powodują, że Polacy zaciskają pasa, co odczuwa też gospodarka. No myślę, że każdy z nas widzi i czuje to, jeżeli dokonuje jakichś codziennych zakupów. Lecimy dalej. Kropiwnicki. Łagodne podwyżki stóp procentowych nie zaszkodzą polskiej gospodarce. Dla przypomnienia, tutaj no, Rada zbiera się pod koniec sierpnia w tym miesiącu. Zobaczymy, czy nas zaskoczą, czy nie. No tutaj mamy wypowiedź tego pana i posłuchajmy. Nie ma przestrzeni do dalszego cięcia stóp procentowych w Polsce, a łagodne podwyżki stóp nie zaszkodziły polskiej gospodarce, powiedział członek Rady Polityki Pieniężnej Jerzy Kropiwnicki w telewizji Biznes24. I o co mu tutaj chodzi? W ubiegłym tygodniu Kropiwnicki powiedział PAP Biznes, że referencyjna stopa procentowa w Polsce powinna w przyszłym roku wzrosnąć do 1,5% z uwagi na zagrożenie podwyższonej inflacji i negatywne efekty wcześniejszych obniżek kosztu pieniądza. Zawsze jeżeli jest trochę słabszy, oczywiście złoty, to dobrze wpływa na nasze możliwości eksportowe. Wiadomości z rynku niemieckiego są lekko optymistyczne, a te, które dotyczą dwóch naszych następnych w kolejności, choć znacznie słabszych partnerów do eksportu, czyli Czech i Wielkiej Brytanii, też nie są najgorsze. Gdyby to miało jeszcze wsparcie w nieco słabszym kursie złotego, to byłoby to dla polskiego eksportu dobrze, powiedział Kropiwnicki. I zobaczymy, no, jaką decyzję przede wszystkim podejmą. Wiemy, że na pewno dosyć znacznie wpłynęłoby to na to, co działoby się na kursie banków, dlatego warto śledzić te informacje i jeżeli rzeczywiście ta akumulacja na bankach by potrwała aż do przyszłego roku, no to tym bardziej potem rajd na bankach by był bardzo głośny, donośny. I lecimy dalej. Tłumy wróciły do komisów samochodowych. Jakie modele Polacy kupowali w lipcu? importerami aut i właścicielami komisów samochodowych najlepszy miesiąc od października ubiegłego roku. Wynika z danych Instytutu Baner Rynku Motoryzacyjnego Samar. Choć w relacji rocznej branży wciąż notuje spadek, lipcowy import był niemal identyczny jak przed 2 laty i wyższy niż w lipcu 2017 roku i wcześniej. I zobaczmy, jakie są tutaj te auta, najpopularniejsze modele w lipcu. Widzimy, że Audi A4, Opel Astra, Volkswagen Golf, BMW serii 3, Audi A3 to jest topowa piątka. Przewinę Ci, jakbyś jeszcze tutaj się interesował. Zresztą czasami te rankingi właśnie motoryzacyjne tutaj podajemy, aby było również tutaj posiadał informacje z branży motoryzacyjnej. To była bardzo istotna informacja, która dzisiaj dosyć istotnie wpłynęła na to, co działo się na Biomedzie. Biomed Lublin, główny akcjonariusz, sprzedał akcję i to naprawdę w kosmicznej wartości. Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych, główny akcjonariusz Biomed Lublin, na 2 sierpniowych sesjach sprzedała akcję spółki za ponad 14 milionów złotych. I widzimy, że ta informacja oczywiście obiegła rynek dosyć szybko się odbiła echem. Sam przyznasz, że to są transakcje naprawdę o bardzo dużej skali, ale przy płynności Biomedu, dlatego mogli się przede wszystkim bardzo szybko skeszować. A dzisiaj jako ciekawostkę jeszcze Ci zmierzyłem rozpiętość cenową na Biomedzie. Minimum w dniu dzisiejszym to było 18,80, max 28, czyli można było przemielić w ciągu dnia, bo rozpiętość cenowa wynosi aż 48%. Kto mielił dzisiaj Biomed, no to mógł sobie tam wyjąć, ile tam mu odpowiadało, 10, 15, 12%, w zależności od tego, jakie kto ma podejście. No naprawdę dzisiaj jazda była co niemiara, lała się krew i to dosyć grubo, szczególnie we wczesnych godzinach. Nie napawało to optymizmem, no a zaraz zobaczymy, jak to się zakończyło na rynku. I lecimy z dalszą informacją. PGNiG odkrył nowe złoża gazu na Podkarpaciu. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo sukcesem zakończyło prace wiertnicze w gminie Wiązownice w powiecie jarosławskim. Otwór zapałów 3K pozwoli na wydobycie około 5 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie, poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Czyli PGNiG ma kolejne źródełko gazu. Lecimy dalej. Wielton zarejestrował w pierwszym półroczu o 47,5% mniej nowych przyczep i naczep. To jest oczywiście informacja prosto z Wieltonu. Myślę, że ta baza porównawcza w przyszłym roku będzie bardzo atrakcyjna, szczególnie dla tych spółek, które teraz notują bardzo słabe wyniki. No to weźmy pod uwagę, że do jakiej bazy się porównujemy. Porównujemy się do 2019, czyli dobrego roku, a teraz w przyszłym roku będziemy się porównywać do słabego roku obecnego, czyli to też będzie niezła jazda. Warto to już mieć gdzieś z tyłu głowy i na jakiś dłuższy termin wypatrywać dla siebie jakichś ciekawych kąsków. I lecimy dalej. PZ Cornwall powiadomienie o transakcji otrzymane przez spółkę. Oczywiście osoby, jak widzimy tutaj, podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w spółce. O co chodzi? Chodzi o to, że była sprzedaż akcji na ponad, jak widzimy, 373 tysiące złotych. Taka informacja również jest negatywna, ale każdy ma prawo oczywiście sprzedać posiadane akcje, czyli to też mogło odbić się na kursie tutaj Kormuja. Zobaczymy, jak bardzo i czy w ogóle. I na koniec bardzo istotna informacja, bo dzisiaj to, co pokazała MD Energia, to jest naprawdę mega siła spółki. Pomimo tak silnego tutaj naporu sprzedających i tak wyszła obronną ręką, a wczoraj dosłownie już pojawiła się informacja, umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy i widzimy, że to jest umowa na kwotę ponad 15 milionów złotych, czyli kolejna możliwość zarobienia przez spółkę pieniędzy, tych informacji. Teraz coraz więcej MD Energia puszcza, tak więc ciekawe, czy rzeczywiście rynek będzie chciał ją spompować, bo na razie broni się naprawdę bardzo istotnie, bardzo silnie. I zerknijmy, co się dzieje teraz na rynku światowym, jak zareagowały rynki na NFP. Widzimy, że ropa w tym momencie wycofuje $44,5 za baryłkę. Zerknijmy już na wykres tygodniowy. Widzimy, że odbili od tego właśnie poziomu, czyli domknięcia luki na krachu z ropy i zobaczymy, czy będą mieli siłę wyjść, czy jednak z powrotem będą mieli tutaj tego ręża, w którym cały czas zresztą są. DAX-ik cały czas również popadł. 4 dni w miejscu. 12 658 punktów na tygodniówce, jak to wygląda. Jeszcze daleka droga dla nich, żeby przetestować poprzednie szczyty, a już domknąć te, to jeszcze trochę siły będzie im potrzebne, żeby to właśnie zrobić. Jeżeli chodzi o S&P 500, to zobaczmy, w tym momencie oczywiście sesja wzrostowa, 3342 punkty, wczoraj również bardzo ładnie rośli. Zobaczymy, dzisiaj ostatni dzień, ostatnia sesja w tym tygodniu, domknęli już tą lukę. Domknęli tą pierwszą lukę bessy, która powstała. Właśnie to zrobili. Brakuje im już o krok, o włos są od tego, żeby przetestować poprzednie szczyty. Pytanie, czy dojdą i odpadną jeszcze w dniu dzisiejszym, to oczywiście możesz ustosunkować się do tego w komentarzu. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, no to Nasdaq co robi? Oczywiście wyznacza nowe szczyty. Wczoraj szczyt to był 11 270, a dzisiaj już są na poziomie 11 282. W tym momencie 41 na końcówce, ale cały czas bardzo mocno cisną do góry i mamy, popatrz, jaka jest jazda Nasdaqa. Cały czas pionowo praktycznie do góry. Jeżeli chodzi o srebro, no to srebro dzisiaj w mocnej korekcie, bo one również, metale reagują na takie dane jak NFP. Jeżeli rynki idą do góry, no to metale mogą reagować właśnie w taki sposób. 27,90 centów za uncję na srebrze. Zobaczmy, jak to wygląda na tygodniówce. No ale na tygodniówce to można powiedzieć, że wręcz nic się nie stało. To są pionowe wzrosty jednym ciągiem na srebrze. Jeżeli chodzi o złoto, no to złoto mamy $2036 za uncję. Również dzisiejsza sesja w korekcie, ale również mamy przepiękne wzrosty na tygodniówce. Jeżeli chodzi o waluty do złotówki, no to tutaj na franku 4,09 i dzisiaj sesja wzrostowa. Widzimy, że również bronią cały czas istotnego poziomu. Euro dzisiaj w tym momencie wycofuje 4,44. Pamiętajmy, że sesja cały czas trwa i również są w bardzo istotnym miejscu, cały czas go bronią. Funty 4,87. Zobaczmy, no też również jest w istotnych miejscach i dolar rośnie dzisiaj 3,73, zachowuje się jak na razie najmocniej z tych wszystkich walut, chociaż no, w kontekście już tutaj patrzmy historycznej, no okazał się bardzo słaby. Jeżeli chodzi o WIG, no to w zatrzymaniu dzisiaj 1812, zaraz zobaczymy w szczegółach, jak to się zakończyło, no ale cały czas ten szeroki ręcz, który tutaj obserwujemy, jest w grze. Zerknijmy, co ciekawego się dzieje na rynku krypto, co tutaj ma oczywiście miejsce. Popatrzmy na indeks strachu, no chciwość w pełni 77, czyli tutaj cały czas inwestorzy są bardzo pozytywnie nastawieni. Dominacja Bitcoina 60,9. Bitcoin cały czas utrzymuje wysoki poziom $11,636 za sztukę, 386 na Ethereum, które dzisiaj 3% w korekcie, 3% Bitcoin Cash rośnie, 2,22 Chainlink w topowej dziesiątce, a w topowej setce największych, najlepszych projektów na świecie, jak widzimy 15% ponad Aave, Aurora 15,13, Ocean Protocol i pozostałe. Tak jak tutaj masz okazję teraz zobaczyć, zerknijmy jeszcze na skrajności, czyli największe spadki, największe korekty w topowej setce. No tylko Celsius traci 6,75, 5,92, The Midas, Nervous Network 5,82 i to są największe spadki. To też można powiedzieć, że żadne korekty, jeżeli chodzi o rynek krypto. I przechodzimy teraz tradycyjnie do tego, co się dzieje na rynkach polskich. Ja jeszcze jako ciekawostkę, żebyśmy mogli to zmierzyć, z czym tak naprawdę, o czym rozmawiamy na Twitterze. Oczywiście, jak nie jesteś, to może tutaj mnie oczywiście odnaleźć. Popatrz, to była dzisiaj fala wyprzedaży na OZE. To jest jeden z screenów, oczywiście mogłem nie uchwycić tych najmocniej wyprzedażowych momentów, ale tylko MD Energia się broniła wtedy na 50% na plusie, a tutaj mamy oczywiście pogromców. Biomed stracił prawie 30%, o 18,20 uchwycone tutaj w tym momencie, 20% Hemp, Medcam 16, Corway, Biomaxima 12, to jest taki screen uchwycony jeszcze z rana. Jak widzisz, go wrzucałem i zobaczmy, jak tak naprawdę ten rynek się zachowywał dzisiaj, co ciekawego nam przyniósł. Jak masz ochotę coś tutaj zgłosić, chciałbyś coś, żebyśmy obserwowali, uzasadnij, wrzuć w komentarz, dodamy do hitów New Connectu albo do hitów WIG-u i będziemy to obserwować, czy ma szansę taka spółka na rajd, czy nie. Jak uzasadniasz, no to mamy bardzo ładne uzasadnienie, jeszcze z wczoraj mogę pokazać. Luisa i Marek dodawali wczoraj Bras i tu mamy fajne uzasadnienie, które warto odczytać. Raport za drugi kwartał. Spółka koncentruje swoją działalność na przygotowaniu nowych projektów w obszarach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, prowadzi również przygotowania do handlu i dystrybucji energii elektrycznej poprzez tzw. grupy bilansujące. Istotnym elementem działalności jest doradztwo w zakresie korzystania z uwolnionego rynku energii oraz wykonywanie audytów energetycznych związanych z potencjalnym wdrożeniem innowacyjnych technologii, a także prowadzeniem projektów. Tak więc dzięki za fajne uzasadnienie i oczywiście Bras już od wczoraj obserwujemy, tylko wczoraj już nie miałem tego przygotowanego. Prezes Excellence nam dorzucił, to też już wczoraj o tym mówiliśmy. Grahamek nam dorzuca Inogin. Dlaczego? Bo to może być pierwsza spółka, która być może mieć szczepionkę. Tutaj jeżeli chodzi o szkodnika, wiemy, że no, te spółki są dosyć intensywnie wygrzewane, no, ale Inogin już ma swoje wzrosty bardzo silne u nas na rynku. Zobaczymy, czy rynek cały czas jest w stanie ewentualnie go grzać. Tutaj no bardzo dziwny nick, można powiedzieć, że K4TIC, jakoś nie wiem, coś takiego. Proszę o dodanie teamu. I oczywiście team dodałem, ma o wiele lepsze wyniki niż poprzednio. Lipiec 2020 roku to najlepszy miesiąc w niemal 33-letniej historii teamu. Szacowane obroty na sprzedaż online wyniosły w lipcu tego roku ponad 59,5 miliona złotych. To też mamy dosyć ciekawe, systematyczne wzrosty, czyli team jak najbardziej tak. No i na koniec Jacek dodaje oczywiście Aztek, dobre wyniki i w kategorii ma jakieś stronie elementy Solar Energy. Zobaczymy, jak te spółki będą sobie radzić. Oczywiście u nas nas w podsumowaniach sesji. Popatrzmy, co tutaj dzisiaj się wydarzyło na spółkach produkcyjnych. Ciasteczka dzisiaj się obroniły 8% do góry, Boruta 5% do góry, piąteczkę również PCC Exol na minusie, najwięcej Cambridge obrywa, czyli no, robi się coś, coraz atrakcyjniejsza cena na czekoladzie. Harper 6,52, Milkiant 5,71. Jeżeli chodzi o obroty, no to tutaj mamy Formas 24 miliony, 9 baniek na Harperze, które obrywa dzisiaj 6%, 6,5 miliona PCC Exol, GL Cosmet 3,5 miliona czy 2,900 na Borucie. Jeżeli chodzi o hity WIG-u z tego tygodnia, no to mamy Intel Viz 3% w dół, Team 6% w dół i Synectic 7,5% w dół. Hity z ubiegłego tygodnia widzimy MD i Energia, no przepięknie dzisiaj broniła, ale popatrz jaki obrót, 2 miliony 100. Naprawdę to była bardzo ciężka walka w dniu dzisiejszym. Widać było ewidentnie, że napiera dosyć mocna podaż. Tam pamiętajmy, że w akcjonariacie siedzi, no zobacz sobie zresztą kto siedzi, może nie będę mówił. Kliknij sobie, zobacz, żebyś również mógł sobie trochę pogrzebać. I jeżeli chodzi o największe spadki, to Mennica obrywa 5%, czyli cały czas pokazuje no dosyć dużą słabość. Tam jest ewidentnie jakaś podaż siedzi na tej spółce. Protektor 2% w dół. Jeżeli chodzi o obrót, no to widzimy, że MDI Energia 2 miliony 100, banieczka na Kar Vitamin i żegnamy to oczywiście listę. Jak chcesz coś przerzucić, to daj znać w komentarzu, uzasadnij. Hity z tego tygodnia widzimy, że z ubiegłego tygodnia KME 8% do góry, CFSA 4% do góry, 3,9, Simfabric, Mennica Skarbowa 2,29, Letus piąteczkę w dół i Cambridge 26 i żegnamy. Liderzy obrotu to Bańka Stona, Simfabric, Mennica, Bańka 700 i zostawmy teraz New Connectową listę na ten tydzień, która przechodzi oczywiście na tydzień również przyszły. Aztek 5% do góry, Inogin 4,12. Jeżeli chodzi o największe spadki, to Excellence 15% w korekcie, Apis 15%, Bras 8%. W liderze obrotu to Inogin 3 700 000, 3,200 Apis, Lauren Press 3 banieczki, powyżej bańki Bras i Excellence. Jeżeli chodzi o pogromców, zobaczmy co ciekawego na pogromcach się dzisiaj wydarzyło. Mercator kończy dzień piąteczką na plusie, Inogin czwóreczką, czyli możesz sobie to porównać nawet do screenów, które na Twitterze Ci wrzuciłem, jak mocno dzisiaj również pracowały te spółki, wszystkie, które tutaj były ujęte. Hemp za to obrywa 9% w dół, Corway 7,4%, MBF Grupa 6,8, Biomed Lublin 6,5 finalnie kończy sesję, DataWork 6% w dół, liderzy obrotu, no to Biomed Lublin, popatrz, obrót przemielony, 139 milionów, widziałeś jaki była rozpiętość cenowa dzisiejszych notowań na Biomedzie, naprawdę, no bardzo dużo się działo, tutaj na pewno było bardzo dużo nerwów i no co po niektóremu na pewno już powyrzucali w strachu tą spółkę, no a ona dzisiaj jeździła w jedną i w drugą stronę bardzo mocno. Jeżeli chodzi o Mercatora, to 40 milionów, Corway 10, 6400, Metcam czy Biomaxima 5800. Zresztą jak jest fala strachu i wyprzedaży i krew się leje, to widzimy, że te jazdy są bardzo silne, bardzo, bardzo mocne i wręcz bardzo gwałtowne, bo każdy się śpieszy, żeby jak najszybciej, żeby mu nie odjechał pociąg, jeżeli już trzeba wyrzucić tą spółkę. No i pytanie tylko, czy uciekają z zysku, czy uciekają ze stratnych pozycji, a potem za godzinę, czy za parę godzin sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. To też oczywiście musisz uwzględnić w swojej strategii, bo tego, co jak rynek to rozegra, no nie ma nikt tak naprawdę pojęcia, jak rynek będzie na to reagował. To ryzyko już, które każdy z nas ponosi, jeżeli jest obecny na rynku. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na budownictwie, no to MD Energia jest liderem 15,38, Atrem 14,14. Jeżeli chodzi o Rafako, obrywa dzisiaj 12,5%, to jest duża korekta na Rafako i obroty również są znaczne, bo Budimex 3 banieczki, 2,5, Rafako, MD Energia to chyba jest w ogóle rekordowy obrót, 2 miliony 100, to też bardzo świadczy o tym, co tam może się w przyszłości dziać. WIG Nieruchomości, BBDF 3% w dół, a 3,5 Plaza Center. Tutaj raczej się nic nam ciekawego nie dzieje. Develia 777 000 czy 600 na Echo. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, to dzisiaj Pasos przepięknie urósł, 19% do góry, Kaspar 17, Projekt Przem 4,6, a na ujemnych wartościach dzisiaj na spółkach dywidendowych mamy Biogent 9% w dół, ABAK 3%, 3% OX, EuroCash 3,18. Jeżeli chodzi o obroty, to w dniu dzisiejszym cyfrowym Polsat 11 milionów, 10 Kenty, Lotos 9,8, EuroCash czy Movie Games 7,400. Jeżeli chodzi o spółki gamingowe, to dzisiaj PB Games w ogóle eksplodowało, 60% do góry, oczywiście TKO, czyli trzeba to zweryfikować, CFG również bardzo ładnie 5,74, Simfabric 3,92, ale popatrz, no w gamingu ewidentnie nie widzimy tutaj, żeby było dużo siły, dużo paliwa, raczej jest takie zatrzymanie, wręcz ochłodzenie nastrojów typowy taki marazm okresu letniego. Sierpień dopada inwestorów, okres letni charakteryzuje się zupełnie inną zmiennością, ale zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie też w tym roku, bo wiemy, że lipiec okazał się zupełnie inny niż rok wcześniej. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje z drugiej strony, to widzimy, że Ovid Works, to jest tak jak wczoraj mówiłem, to Ovid czy pokaże siłę, jak wczoraj mówiłem, to zobaczymy, czy dzisiaj utrzyma wzrosty, czy też spadki. No i widzimy, że dzisiaj już poleciał 24% w dół. Allianz 18, Warsaw 9, 8,9 Blockchain Lab, Artifex 5,98 to są te największe przeceny dzisiaj na rynku gamingu. WIG Games obrywa dzisiaj prawie, znaczy dzisiaj w longu 1,5%, kto rozgrywa kontrakt, 33 077 punktów. Bardzo ładnie się zachowywał dzisiaj CD Projekt, 3,5% dzisiaj do góry na 144 milionach obrotu. Movie Games 7 400 000, 4,300 TS Games, Playway 3,200, powyżej 2 milionów 11 BC Games, Blueberry, Creepy Jar, a powyżej bańki Forever, Ovid Works i Simfabric, czyli to są te, które wygrzewały pod względem obrotów właśnie spółki gamingowe. Jeżeli chodzi o banki, to tutaj ING dzisiaj rośnie najmocniej 2,92, BNP 1,56, 1% również mBank. W odwrocie mamy Santandera 2,726, Alior i Getty Nobel 2,17. Liderzy obrotu to PKO BP, które traci prawie 1%, 37 milionów i 0,5% powyżej na plusie PKO SA 33 miliony. Sam indeks operował dzisiaj 22,00, 3878 punktów. Jeżeli chodzi o OZE, no to widzimy ewidentnie, kto dzisiaj był liderem, kto dzisiaj tutaj prowadził to zestawienie w OZE. MD Energia 15,38 na chyba swoim rekordowym obrocie, bo już nie widzieliśmy chyba tego obrotu jeszcze w tym roku na tej spółce. Remersoral 4,18 to oczywiście też o czym świadczy. G-Energy utrzymało również 68 na plusie, Interaut 34 na plusie, czyli tylko 4 spółki z branży OZE na plusie, a wszystko inne w odwrocie. Biomas cały czas nieodwieszony, Bras 8% się przecenia, Grodno 7,87, Figen 7%, Piąteczkę Letus LQ48, a liderzy obrotu dziś to Columbus 8 300 000, 5,800 Grodno, MLSystem 2,700, 2,100 MD Energia, bańkę 400 Bras i bańkę 100 0,1 Cybaton. Jeżeli chodzi teraz o spółki, a raczej indeksy, to dzisiaj WIG Games jest liderem wzrostów prawie 1,5%, WIG Paliwa 1,32 i potem mamy nieznaczne tylko wzrosty. Najmocniej obrywa dzisiaj WIG Leki 4,30, Energia 2,93 czy MS Bras 2,81. Z głównych indeksów najmocniej dzisiaj traci SWIG 80, 1% poniżej zera na minusie, 14 781 punktów. Jeżeli chodzi o teraz indeks EWIG 40, gdzie on tutaj nam się ukrył, traci zaledwie 0,05, czyli można powiedzieć, że bez zmian 3622 punkty, a EWIG 20 0,08 na minusie, również bardzo nieznacznie 1817 punktów. I zerknijmy sobie w szczegółach na ten najbardziej płynny indeks polskiej giełdy. Dzisiaj absolutnym liderem wzrostów CD Projekt 3,5%, PKN Orlen 2,44, na plusie jeszcze Dinuś, mBank i PKO SA, czyli to są spółki, które pokazały dzisiaj siłę. W odwrocie PGE traci blisko 4%, Tauron 2,98, Alior 2,66, 2,40, KG, LPP 2,29. Jeżeli chodzi o obroty, no to CD Projekt 144 miliony, 89 KG, PKN Orlen 41,69, Dido to są obroty, jeżeli chodzi o WIG 20 największe. Jeżeli chodzi o średnie spółki, MWIG 40 teraz wlatuje, zobaczmy co ciekawego tutaj dzisiaj nam spółki zaprezentowały. LiveChat 7,40 do góry, Mercator 5,6, 3,16 Amika, Famro 2,94 i 2,91 ING Kruk również powyżej 2%, czyli nie ma jakichś spektakularnych dzisiaj rajdów. Z drugiej strony Biomed obrywa 6,5%, Benefit 4,17, również tyle samo Komarch, blisko 4 Energa. Jeżeli chodzi o obroty, no to liderem jest absolutnie Biomed Lublin 139 milionów, Mercator 40, 10 Kenty. W małych spółkach na SWIG 80 w dniu dzisiejszym liderami jest, już patrzymy kto jest liderem, Stal Produkt 5,91, Alumetal 4,31, PCC Rokita 3,91, 3,54 i Stal Kraków. W odwrocie przewijam, pamiętaj zawsze sobie możesz zatrzymać, na spokojnie przepatrzeć to całe zestawienie, bo być może dostrzeżesz jakieś ważne dla Ciebie informacje, które uwzględnia Twoja strategia. Rafako 12,5% w dół, OAT 10% w dół, Kormoj 7,40 9, 6,17 Data Walk, Team 6, a w obrotach tutaj liderem jest w dniu dzisiejszym XTB, które popatrz jaka walka, 25 milionów się przemieliło i nikt nie wygrał, ani popyt, ani podaż, na zero. Cena bez zmian, Kormoj 7,49 na minusie, 10 milionów obrotu, 2,700 ML System, Data Walk, CA Games, Rafako, OAT i Bioton to są spółki, które powyżej 2 milionów dzisiaj wygenerowały obrotu. Jeżeli chodzi o New Connect, to New Connect również zobaczymy, czy dzisiaj były jakieś hity. Ekopark zblokowany cały czas codziennie, systematycznie oczywiście jest podkupywany i rośnie. Devora 125 również zblokowane. Tutaj mamy Bistek 61%, PB Games 60%, potwierdzone już za to mamy BPC 53%, bardzo ładnie też na podwyższonym obrocie, o czymś to świadczy. Dentamec 52%, Shard 47%, tutaj mamy Promisem 37%, potwierdzone na milionowym obrocie, też bardzo ładnie. Czy mamy jeszcze jakichś rekordzistów obrotowych? Zerknijmy. Czy dzisiaj New Connect był wygrzewany na obrotach? Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj nie mamy obrotów Boruta, tutaj mamy 3 miliony, ale na 5%, czyli jakichś spektakularnych jazd na mega obrotach dzisiaj na New Connectie nie ma. Pamiętaj, że rzeczywiście New Connect to jest bardzo duże ryzyko, jeżeli chodzi o rozgrywanie tego rynku, musisz to mieć uwzględnione w swoim podejściu. Cambridge dzisiaj liderem spadków 26%, Ovid Works numerem 2, 24% i to na dużym obrocie, prawie 1,5 miliona. Potem kolejna spółka na większym obrocie to Pylon, 17%, tutaj Banieczka Excellence obrywa 15%, Apis obrywa 15 na 3 milionach, CDA obrywa milion na milionowym obrocie 13% i to jest dosyć ciekawy case, gdzie kolejna bardzo pozytywna informacja, bo CDA oczywiście pokazało znów bardzo dobre wyniki finansowe, a pomimo tego i tak jest przecena na rynku. I jeżeli chodzi o hemp, to dzisiaj również tutaj jest bardzo duży obrót, 9% w dół. I jeżeli chodzi o liderów obrotu dzisiaj na New Connectie, popatrzmy, co ciekawego się dzisiaj na rynku wydarzyło. Formas 24 miliony, Columbus 8300, 7400, Movie Games, potem Medcamp 6400, powyżej piąteczki Biomaxima, powyżej 3 milionów Hemp, Inogin, Apis, Lauren Press, powyżej 2 milionach Boruta, Blueberry, Creepy Jar, Mennica, Skarbowo oczywiście i powyżej banieczki mamy Foreveren, Ovid Works, Brass, MedUp, Soft Blue, Simfabric, Zero Recevator, Excellence, CDA i Promise. Jeżeli chodzi o WIG, zerknijmy sobie, co tam na indeksie szerokiego rynku słychać. Dzisiaj zobaczmy, jacy są rekordziści. Widzimy, że Auga już jest potwierdzona, bardzo ładnie rośnie. Zerknijmy, jakie obroty. Wczoraj było poniżej miliarda. Zobaczmy, czy dzisiaj w piątkowej, ostatniej sesji w tym tygodniu rynek wycisnął więcej, czy też nie. No niestety nie. 944 miliony 269 113 zł. 134 219 transakcji dzisiaj zawarto, ale można powiedzieć, że jak na sierpień to i tak jest nieźle, bo bardzo blisko miliarda. Jeżeli chodzi o te największe wzrosty, które są tutaj potwierdzone, to jeszcze mamy Regnon 22%, Drop 20%, Auga 16%, MD Energia 15% czy Atrem właśnie 14%. To są te największe wzrosty w dniu dzisiejszym. Widzimy, że nie ma zbyt dużo dzisiaj również tych wzrostów, czyli ewidentnie rynek był dzisiaj, no można powiedzieć, słaby, dosyć mocno targnięty tymi dopołudniowymi zwałami na rynku, bo naprawdę było nieciekawe. Jak ktoś obserwował ten rynek nawet z telefonu podczas swoich gdzieś tam obowiązków dnia codziennego, to mógł się złapać za głowę i na pewno ciśnienie mu podskoczyło i serducho mocniej zabiło, jeżeli widział te mocne spadki, no ale oczywiście rynek zawsze tutaj potrafi zaskoczyć inwestorów, no i co po niektóre spółki zostały dosyć konkretnie też powyciągane ze swoich no bardzo negatywnych dzisiaj poziomów. Będzin 22% w dół jest numerem spadków, MEX Polska 18%, Orko Grab 12%, Rafako 12%, 10%, OAT, to są te największe spadki. Zobaczmy jeszcze jakichś rekordzistów na obrotach. Biomed Lublin 6,5, 7,40, Cornway, jeszcze coś nam się rzuca w oczy, 9% na Harperze, Datawalk 6% i również 2 miliony obrotu, Elemental 5% w dół i 1 700 000, jeżeli chodzi o obrót, no i tak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o obroty, to jeszcze zerknijmy, bo pewnie Biomed Lublin będzie bardzo wysoko. No i popatrz, CD Projekt numerem 1 z WIG-u 20, a Biomed Lublin numerem 2, 139 milionów. Mamy coś jeszcze ciekawego, Mercator jest również wysoko, 40 milionów, XTB również wysoko, jeżeli chodzi o obroty na WIG-u. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o podsumowanie sesji w dniu dzisiejszym. Zerknijmy jeszcze na to, co się dzieje, bo czekają nas oczywiście nagrania weekendowe. Zapraszam już na przegląd, który się ukaże w sobotę i w niedzielę. Zarówno będą spółki zagraniczne, jak i oczywiście co zastępujemy. Zastępujemy spółki gamingowe, czyli w sobotę pokażą się banki, a gaming zastąpi OZE. Jeżeli jeszcze chcesz zmienić to, co tutaj zobaczymy, no to OZE oczywiście w tym momencie wygrywa. Możesz do wyboru WIG 20, WIG 40, WIG Energię oraz zostawić gaming, który widać ewidentnie, że no raczej nie cieszy się w tym momencie popularnością. Mamy też, pamiętaj, każdy czwartek uruchamiam możliwość oddania głosu na spółki zagraniczne, które obejrzymy, dokładnie dwie. No walka była bardzo wyrównana, jeszcze jak rano tweetowałem o tym, to mieliśmy praktycznie trzy spółki na tych samych poziomach. JP Morgan 21%, Hewlett Packard 12%, Boeing 25%, Goldman 23% i Ford 19%, czyli w tym momencie, jeżeli głosowanie miałoby się zakończyć, to zobaczylibyśmy Boeinga i Goldmana. No, jeżeli chcesz zobaczyć na przykład JP Morgana, no to musisz dołożyć trochę sił, oddać tutaj swój głos i również o tym zdecydować. No i została nam bardzo ważna tutaj w tym momencie również głosowanie. Ono będzie wisieć jeszcze przez długi czas, bo chcę, żeby tutaj było jak najwięcej głosów. To jest bardzo ważne i bardzo istotne. Nie mamy możliwości shortowania spółek z New Connectu, jeżeli o tym nie wiesz, czyli nie mamy możliwości zarabiania, jeżeli spółki tracą. Możesz tylko sobie wyłącznie patrzeć, wcinać popcorn, jak spółki albo się korygują delikatnie, albo mamy głęboką zwałę sięgającą kilkunastu czy też kilkudziesięciu procent i nic na tym nie zarobisz. Jeżeli oczywiście jesteś poza pozycją, bo jak jesteś w pozycji, to tylko i wyłącznie na tym tracisz. Nie mając takiej możliwości, no nic z tym nie zrobimy, a fajnie by było, żeby taka możliwość była. Ja chcę poznać Twoje zdania na ten temat. Widzimy, że również przeważająca ilość osób, które oddały swój głos, chcą również takiej możliwości. No jestem ciekawy, czy jakikolwiek broker kiedyś umożliwi nam taką możliwość, szczególnie na tych bardzo płynnych spółkach, no bo chyba sam przyznasz, że ponad 100 milionów na Biomedzie, którego nie można akurat shortować, no to co? To jest numer 2 w dzisiejszym zestawieniu w ogóle w obrocie na GPW. To nie jest płynna spółka, którą można by ewentualnie shortować? Można by ją przepięknie przeszortować, jeżeli oczywiście przyjdzie już jej czas, bo nie mówmy, że to jest już na teraz nam potrzebne, to po prostu tylko sygnalizujemy taką potrzebę, że fajnie by było, bo wiadomo, że rynki nie będą rosły w nieskończoność, wiadomo, że w końcu będzie jakaś korekta, wiadomo, że również mamy przykład po weekendach już w czasach panującego nam szkodnika, że naprawdę potrafiły bardzo mocno zaskakiwać rynek i poniedziałki były negatywne i znów wiemy, że napływa pozytywna informacja na weekendzie, to również możemy mieć bardzo pozytywne otwarcie rynku, to jest bardzo również istotne, trzeba mieć to gdzieś zawsze z tyłu głowy, że rynki reagują na to, co się dzieje na świecie i nie jesteśmy w stanie absolutnie tego przewidzieć. Jakakolwiek analiza, czy to techniczna, czy to fundamentalna, czy Twoje domysły nie są w stanie zaradzić na to, co przyjdzie, jaka info przyjdzie ze świata, jak rynki na to zareagują. Rynki rozgrywają emocje i po prostu możesz reagować tylko na bieżąco na to, co widzisz na rynku. Jeżeli już jakieś informacje po prostu nimi wstrząsają w którąkolwiek ze stron, to musisz o tym oczywiście pamiętać. Ja życzę Ci udanego weekendu. Myślę, że będzie bardzo piękna pogoda, tak więc wykorzystaj ten czas, aby tutaj zregenerować siły, nabrać znów pozytywnego nastawienia do rynku na przyszły tydzień. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymaj się, hej!